Cześć, z tej strony Romuald Matuszewski. W kilka minut pokażę Ci, czym tak właściwie są reklamy Google Ads i dlaczego każdy właściciel sklepu internetowego powinien się nimi zainteresować. Załóżmy, że masz już w pełni skonfigurowany sklep, który jest gotowy do rozpoczęcia sprzedaży. Nie prowadzisz w nim na razie żadnych działań marketingowych, zatem pojawia się pytanie, jak znaleźć Twoje produkty? Od tego właśnie są reklamy Google Ads. Wyszukiwarka Google posiada 91% udziałów wśród wszystkich wyszukiwarek na świecie. Dzięki temu Twoje produkty mogą docierać do największej grupy odbiorczej w internecie. W takim razie, jak znaleźć takie produkty i jak wygląda reklama w Google? W pierwszej kolejności wchodzimy na stronę google.pl. Wyszukujemy na przykład męskie buty Nike 45 czarne. Otrzymujemy wynik wyszukiwania zaraz pod wyszukiwarką, które są wynikami płatnymi. Mówimy tu o reklamie Google Shopping, czyli reklamie produktowej, i linkach sponsorowanych, czyli reklamie tekstowej. Reklama produktowa to nic innego jak zdjęcia produktów od razu pod wyszukiwarką z ich nazwą, ceną, kosztem transportu i linkiem do sklepu sprzedawcy. Reklamy produktowe znajdziesz również w zakładce Grafika i Zakupy, skąd klient może kupić wyszukiwany produkt. To ważne, bo każdy z nas szuka produktów w inny sposób. Reklamy produktowe rozliczane są w systemie PPC, Pay Per Click. To znaczy, że płacimy Google za przekierowanie klienta dopiero po kliknięciu w reklamę. Im wyższą stawkę zapłacimy Google za kliknięcie, tym częściej wyświetli się nasza reklama. Najczęściej stawka za kliknięcie to koszt od kilku do kilkudziesięciu groszy. Pamiętaj, że konkurencja nie śpi i każde działanie reklamowe wymaga odpowiedniego budżetu, dobrej oferty i atrakcyjnego zdjęcia. Im większym budżetem dysponujemy, tym lepsze wyniki możemy dla Ciebie osiągać. Jeżeli nie wiesz, jaki budżet będzie dla Ciebie optymalny na start, napisz do nas na kampanie@shopper.pl. Jak widzisz, jeżeli Twój klient czegoś poszukuje, wchodzi na stronę wyszukiwarki, wpisuje, czego potrzebuje i otrzymuje idealnie dopasowane wyniki. Genialne, prawda? Pamiętaj, że w procesie wyszukiwania klienci wpisują proste zapytania, które mają ich skierować do konkretnego przedmiotu. Dlatego ważnym jest, jak nazywasz swój asortyment w sklepie? Przykładowo, nazwy własne markowych przedmiotów są wyszukiwane dopiero, gdy dany produkt jest rozpoznawalny, czyli jest powszechnie znany. Nie ma zatem sensu, by w Twoim sklepie sprzedawane przedmioty nosiły nazwy składające się wyłącznie z numerów katalogowych, nic nie mówiących określeń czy ciągu dziwnych znaków. Nie stosuj caps locka i niepotrzebnych zwrotów typu bestseller, wyprzedaż czy promocja. Przykładem niepoprawnej nazwy mogą być spodnie wzór XC11R. Taki tytuł przedmiotu nie mówi absolutnie nic na temat sprzedawanych spodni. Wiemy, że są to spodnie, ale nie wiemy, czy są damskie, męskie, jakie są ich cechy szczególne. Na przykład materiał, rozmiar itd. To, jak nazywasz w sklepie swój asortyment, musi korelować z tym, co wpisują użytkownicy w Google w obszarze wyszukiwania. Jeżeli Twoja marka produktów nie jest dobrze znana, nikt nie będzie jej wyszukiwać. Dlatego tak ważnym jest proste i konkretne nazywanie sprzedawanego produktu. We wszystkim należy zachować umiar. Zbyt rozbudowane nazwy przedmiotów również będą odrzucane. Kampanie reklamowe w Google to nie tylko reklamy tekstowe i produktowe. W ofercie Shopper znajdziesz również reklamy, które świetnie sprawdzą się w Twoim biznesie i pomogą osiągnąć konkretne cele. Możemy reklamować Twoją firmę za pomocą banerów graficznych, wykorzystać sieć wyszukiwania i promować filmy na YouTube. Jesteśmy w stanie stworzyć zarówno kampanie sprzedażowe, jak i zasięgowe. Kampanie zasięgowe odpowiadają za budowanie świadomości istnienia Twojej marki i pomagają w promocji zupełnie nowego produktu. Wszystko zależy wyłącznie od Twoich potrzeb biznesowych oraz posiadanego budżetu. Możliwości Google daje wiele, a my możemy przygotować dla Ciebie ofertę szytą na miarę. Na koniec opowiem Ci, co zyskujesz, prowadząc kampanię z zespołem Shopper Kampanii. Pewność, że usługa prowadzona jest na najwyższym poziomie. Google doceniło naszą efektywną optymalizację kampanii klientów oraz osiągane wyniki, dzięki czemu otrzymaliśmy najwyższy status partnera Google Premier oraz CSS Google Premium Partner. Jesteśmy w top 3% najlepszych firm prowadzących kampanie reklamowe Google Ads. Optymalny, motywacyjny i uczciwy model współpracy. W Shopper kampaniach prowadzenie reklamy opiera się na zasadzie win-win. To znaczy, że zarabiamy na usłudze dopiero wtedy, gdy reklama generuje zamówienia w Twoim sklepie. Prowadzimy kampanię bez żadnej wiążącej umowy. Wiemy, że nie musimy wiązać klientów na siłę naszą usługą, bo wierzymy w jej potencjał.
więc nie podpisujesz terminowej umowy, a tym samym nie masz ukrytych haczyków i zobowiązań. To ty decydujesz, jak długo chcesz z nami współpracować. Działając z nami, masz możliwość otrzymania kuponu o wartości 1200 zł, który przyzna ci sam Google. Środki w całości możesz wykorzystać na swoje działania reklamowe w Shopper. Jak widzisz, kampanie Google Ads to inwestycja w widoczność sklepu, a co za tym idzie, zwiększenie ruchu i sprzedaży. Pojawiasz się natychmiast w sieci i zaczynasz być dostrzegany, a co najważniejsze, sprzedajesz i twój sklep pracuje na siebie. Shopper kampanie to usługa niezbędna dla nowych oraz istniejących sklepów. Dlatego nie czekaj z decyzją o reklamie i bądź widoczny już dziś. Cieszę się, że mogłem przedstawić ci usługę, z którą pracuję na co dzień z właścicielami tysięcy sklepów. Zapraszam do obejrzenia kolejnych wideoporadników dotyczących całej oferty Shopper Kampanii. Rozpocznij współpracę z nami jeszcze dziś, a w razie czego napisz do nas na kampanie@shopper.pl. Do zobaczenia!